bardzo czy się smutno i źle. Kiedyś chory i zły, kiedy w oczach aż łzy. Jedno tylko rozwieje troski twe.
zapytał mnie się, czy ja wiem, że na rynku pojawiła się Viagra dla kobiet. Lekko zdumiony odpowiedziałem, że nie wiem, ale to objaśnię, o co to chodzi. Bo to mieszkał już tak no, ma bardzo pozytywne działanie na płeć piękną, a pełna medyczna jej nazwa to brzmi karta kredytowa w wersji Gold Platinum. Lekko zdumiony. A wiesz, co można kupić? On na to odpowiada bardzo prosto. W każdym sklepie jubilerskim. A teraz, mile panie, wrócimy do lat 50. W okresie międzywojennych takich zespołów, rewelersów, to było kilka, jak pamiętamy, Dana, Czejanda, Joranda. W 1951 roku Czejanda napisał i skomponował taką piosenkę, która się nazywa Na Strażnicy. Uważane to było w dawnych latach jako hymn wszystkich pograniczników. Oprócz takich nostalgicznych treści, to zawiera nutki patriotyczne. A więc na strażnicy. Tego listu.
Historia tej piosenki jest niesamowita, tak jak niesamowita była ta ostatnia straszliwa przygoda wojenna, okrutna II wojna światowa. Mianowicie Michał Szołochow, tak, ten od tego cichego domu, jest korespondentem wojennym, znajduje się w Okopie, rozmawia z żołnierzami i widzi, że jeden z tych żołnierzy wcale nie jest myślami tu razem z nim, a duchem gdzieś tam, gdzieś myślami bardzo daleko. Po skończonym spotkaniu pyta go się, co jest z tobą, żołnierzu? Odpowiada następująco. W dniu, w którym jego żona rodziła dziecko, przyjechała ciężarówka z wojennomatu, zabrali go i od 3 miesięcy nie ma żadnego jakiejś wiadomości od swojej żony. Nie wie, że z dzieckiem, co z żoną, co tam się w ogóle dzieje. Szołochow to powiedział Bogusławskiemu, kompozytorowi, i powstała bardzo wzruszająca piosenka o poruszającej treści, a dodatkowo przetłumaczył ją na język polski z rosyjskiego Julian Turner. Posłuchajcie piosenki pod tytułem Ciemna dziś noc. Ciemna jak noc.
1500 kostiumów. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale będę kontynuował dalej. 2,5 miliona kilometrów przyjechał ten zespół. 71 lat tradycji. Tak, 230 krajów, 350 miast w Polsce. Niesamowite. Szkoda, że ostatnio pojawia się mocno na scenie. Bardzo piosenka rozpropagowana właśnie przez zespół Mazowsze, ale jeszcze właśnie charakterystyczne są też szczuplutkie dziewczyny w tych różnych kostiumach i teraz z Ryszardem byliśmy w ubiegłym roku na Marynie, stoimy sobie, przychodzą dwie nasze koleżanki, siedzą tu właśnie, mam akurat kontakt wzrokowy z nim i opowiadają w ten sposób, mówią na temat szczupłości. 25 lat temu to ja byłem o tak jak Liszko, jak ta topola. A druga mówi, 25 lat temu, to jak to przyszłam, to te kaczki rzucały mi chleb. Zielone kraje. Miłe panie, jeżeli bardzo serdecznie prosimy do śpiewania refrenu. Refren jest prosty i znany na pewno, bo to jest weselno wysiadna piosenka. Zapraszamy.
naprawdę z tego klaskiło. Miłe panie. Nie zawsze mam parę złotych w kieszeni, bo jeszcze nikt z zespołu za śpiewanie nie płacą jeszcze po prostu nam za ten śpiew. Ale jestem pewien, że kiedyś złota kareta zjawi się tutaj w Bornym, no tu przed Bekało, tak dalej, przed Bekało, na piosenki naszej Z. Słuchajcie, powstanie tej piosenki jest też niesamowite. Mianowicie na Nowym Świecie w kawiarni siedzi sobie Sławomir Mrożek z Bogumiłem Kobielą. Znane postacie obok nich, Tadeusz Chyła też znana postać. Akurat Sław Mrożek wrócił z Rzymu i nuci sobie ludową taką pioseneczkę włoską. I wiecie co, z tego powstała taka piosenka, która od 40 lat dominuje na weselach, wysiadach. Złota kareta. Czy tędy nie jechała kareta moja mała?
apel do tych wszystkich, którzy decydują tu w Bornem o kulturze. Posłuchajcie. Głód wiedzy Bornem się szerzy. Mnożą się wyznawcy Bachusa. W czytelni pusto. Literatura nic nie warta, a jednak, gdy w dyskusji nie wrzucisz coś, no weźmy na przykład Dorwida czy Sartra, nawet mnie pod orzełkiem spotkała wzgarda, gdy nie rozpoznał jednego z borneńskich barda. Dziękuję, dziękuję. Więc ja czasem myślę, pogrążam się skrycie i odkrywam to, co już jest odkryte. Wiem, kochane panie, co to jest życie. I nikt z was nie zdoła mojej definicji pobić. Życie to jest to, na co muszę zarobić. Przechodzimy do rzeczy. Cztery pory roku, motyw cztery pory roku opowiadał się w twórczości epickiej, scenicznej, różnej, prawda? A najsłynniejsze jest coś takiego, co jest powstało w 725 roku, czyli 300 lat temu. Są to cztery skrzypcowe koncerty Vivaldiego i pierwszy z nim jest Wiosna. Przepiękna pierwszy ten koncert. A teraz zejdźmy na ziemię. Otóż autor słów i muzyki urodził się na Podlasiu, tak jak właśnie jeden z moich kolegów z tej strony, chociaż nie w każdej sytuacji Rysiu przyznaje się do tego, bo to jest jego ziemia. Miał być księgowy. Szczytem jego marzeń być może byłby księgowy w takiej służbie jak Srebrna albo jakaś inna. Ale on poszedł za swoimi marzeniami. Założył w 1991 roku zespół i stał się, no można powiedzieć, idolem w pewnym momencie młodzieży. Takiej specyficznej muzyki dla Polski, jest disco polo. Zenek Martyniuk i Życie to są chwile. Co mi tam?
że ta piosenka, obojętnie jaki podział jest wśród nas Polaków, czy lubimy dyskoporo, czy nie, ale niesamowitą ilość wyświetleń, 20 milionów wyświetleń. To jest porażające, to jeżeli w takich to milionach myślicie, ale do rzeczy. No. Miłe Panie, mówią, że śpiewanie w Bornem z okazji Dnia Kobiet zawsze zespołowi spocznie przynosi pecha. Tak? Chciałem ten pogląd zbadać naukowo. Czy to taka jakaś durna tego dnia cecha? Czy tylko ludzie tam gdzieś w krągach, czy gdzie indziej plotą to, co robią? I chociaż siedzący tutaj Wojtek miał teorię własną, to muszę być w tym przypadku aż do góry szczery, że pecha przynoszą nie zimne dranie, tylko zwykłe, podłe, ludzkie, czarne charaktery. Dobrze? Miłe Panie, piosenkę tę śpiewali, o ile pamiętam, Bodo, Fok, Kurtycz, no same znamienitości. W naszym wykonaniu to jest, jak już wspomniałem w tym wierszyku, chodzi o zimnego drania. Bo przebywanie, miłe Panie, wśród całe życie, wśród mężczyzn takich ustabilizowanych, to szósta do roboty, przychodzi do roboty, obiad, gazeta, telewizor, idzie spać, bo i chyba coś zapomniałem, jeśli jest obowiązek mężczyzny, prawda, wieczorem, bo kobiety, to jest nudne. Czasem warto posiedzieć z takim facetem, który ma lekciutko odkręcone pod sufitem. Więc posłuchajcie zimnego drania w naszym wykonaniu.